Powiem wam, że trochę więcej miejsca jak w 60. Siemano, siemano. Z tej strony Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwie. A dzisiaj w odcinku co zrobimy? Do 60 to założycie? Tak. Jak będzie miał wspomaganie, to założymy. Pojedziemy na wycieczkę. A gdzie? Tak, pojedziemy na Opolagrę zobaczyć. Wszak, słuchajcie, nie może tu zabraknąć takiego rolnika przecież jak ja. Czekajcie, gdzie my się tu ustawić. Lewy pas i kita do końca. Parking płatny 5 zł, kurde. 2, 3, 5, jest. Dzień dobry. Co tu się stanęło? Czemu to się tak zrobiło? Coś ścisnęło. Nie. Kurczę, klimatyzacja. Dobrze, w ciągniku nie mam klimatyzacji. Też bym napstrykał, nie wiedział co wyłączyć. Idziemy sobie coś pooglądać. Zobaczymy. Kurde, maszyny, na które nigdy w życiu mnie nie będzie stać. Kurde, trzeba przyznać, że ogromnie tu jest. Kurde, w sumie przyczepę to my potrzebujemy. Można by było 0%. Można się zadłużać, ile wlezie. O, Zetor. To ulubione stoisko Grzesia z gry o plon pewnie, nie? Patrzcie, opryskiwacz z Jarmetu. Ciekawe, czy jest tak samo precyzyjny jak mój rozsiewacz nawozu z Jarmeta. Nie no, to już troszkę bardziej wrażenie robi. Ciekawe, ile za taki trzeba dać. To jest siewnik, no, do uprawy pasowej z Czajkowskiego. Ale bydle. Kurde, a może ładowareczkę? Nie chcę nic mówić, ale ja mam uprawnienia na ładowarki teleskopowe. Nawet pracowałem trochę na ładowarce teleskopowej JCB. Jeździłem w fabryce peletu, ale to widzę jest. No, troszkę nowszy model. Myśmy jeździli JCB Lowdal. Większy, więcej miejsca, ale... Dobra, idziemy dalej, pewnie drogie. Co my to mamy? A Mateuszowi by się nie spodobało. Ale kurde. Ledwo... Patrzcie, ledwo dosięgam do przycisków podnoszenia. Łopaty na jedno koło nie starczyło. Ja myślę, że na ten komplet śrub już by było cienko, nie? Ty, ale tu już przynajmniej sięgam do przycisków podnoszenia, a tam bym musiał podskakiwać. Kurde. Jak myślicie, na 220 arów byłby dobry taki? No koło jest większe od ciebie. A to jest takie małe. Ale tu by było grzebania. Ile rzeczy do zepsucia. Widzisz, tego już się nie da naprawić młotkiem i przecinakiem, nie? Prawie tak jak Grzesia z gry o plon. Znalazłem sprzęt w sam raz dla mnie. Zobaczcie. Tu. O, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.
No. 7 skip. Myślę, żeby poszła 60, co? No, to do której siadamy? Chodź do 7. Jak już się bawić, to się bawić. Nie będziemy ten, jak bieda, do 6 wsiadać, tylko od razu. Tylko nic nie dotykaj, bo jak urwiesz, to się nie wypłacimy, proszę pana. Okej. Okay. Jest kierownica. O, podregulujemy sobie. Powiem wam, że trochę więcej miejsca jak w 60. Ale sufit niżej, no. Dużo różnych przycisków, na których się kompletnie nie znam. Ale kurde, pojąłbym w mniej, bo tu widzę żółw, zając, plus, minus, czyli skrzynia biegów jako taka pewnie. To nawet jako pasażer jest tu dużo miejsca. Dobra, idziemy dalej, bo się można rozmarzyć. Dobra, to schodzimy na ziemię i coś mniejszego i bardziej przyziemnego, co? No, zobaczymy. Czekaj, jak on się rozkłada? Dobra, nieważne. Ustawimy sobie kierownicę. I powiem tak. Nie. Bardzo ładna dziura. Powiem wam, że takie opinie, jeśli chodzi tylko o siedzenie, to jestem, kurde, zaskoczony, że taki mały ciągniczek w sumie, a miejsca ogrom. Kurde, no powiecie, że Łukasz, ty przecież tylko w 60 siedziałeś, ewentualnie wszędzie od Damiana. Nie, no słuchajcie, jeździło się trochę różnymi ciągnikami. Ładowarką na przykład też, czy Manitou, czy JCB jeździłem. Powiem szczerze, że wygodniej i przestronniej. Kurde, powiem wam, że ostatni John Deere Combine, w jakim siedziałem, to był 2264. Combine jak to Combine, no. Miejsca dużo, patrz, header widać. Zbiornik złożony, więc do środka nie popatrzymy. Minęliśmy robota autonomicznego do siewu warzyw za 40 tysięcy euro, ale się coś panu zaciął. O, jeździ tam. Dzień dobry. Gdzie kula? Nie ma. A miał być? Był. Kurde, spóźniłem się. Był. Pojechał tam. Atrakcja. Proszę? Atrakcja już pojechała. A tam atrakcja. Chciałem poznać na żywo, bo nie, wyglądam. Był Mateusz, ale pojechał. Szkoda. Miałem jechać w sumie wieczorem, ale mówię, nie będzie się tu po nocy. Tak. Do 60 to założycie? Tak. Jak będzie miał wspomaganie, to założymy. Bo tam 60 dość ciężko chodzi. Tak. Czy, że... Nie, no jak zaleję pełnoopryskiwacz, to jednym palcem. A to nie, to palcem. Tylko potem stopniowo jest coraz gorzej, nie? Na mniejszym monitorze na RTK 16 tysięcy dolców. 16? 16 dolców. Dobra, bo tam mi powiedział w euro, to mi było, ja co myślę, kurde, nie, mamy, złotych? Co, mamy, co tak mało, nie? Nie, mam dolary, bo towar przychodzi ze Stanów, tak naprawdę. No tak, myślałem się, nie? To jest amerykański producent. Są też z nim się w dolarach odliczał, tak naprawdę. Bezpiecznie podać w dolarach, bo kurs teraz jest taki niepewny. Te kursy są tak skaczą, że... Domyślam się. No, dobra, nie ma kuli, to idę. Powiem wam, że ogrom tego... Niestety czas jest ograniczony, wszystkiego wam nie pokażę, wszystkiego też nie obejdę. Dobra, słuchajcie to. Schowałem się w cieniu, bo strasznie grzeje. Jadę do domu, bo warzywa trzeba opielać. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!